Witaj. Jesteś tutaj, bo na pewno masz trochę gotówki, którą chciałbyś dobrze spożytkować. Chciałbyś poznać sposób na to, w jak w bezpieczny sposób możesz uzyskać jakieś satysfakcjonujące stopy zwrotu, tak? Okej, powiedz najpierw, co pomyślałeś sobie na mój temat, widząc to. Jakiś facet w dresie na tle lasu, co on może mi powiedzieć na ten temat? Okej, jak ci to przeszkadza, to proponuję zmienić sobie okienko, czy zjechać w dół i po prostu słuchać, ok? Zostawmy sobie oceny na sam koniec. Najpierw chciałbym, żebyś posłuchał to, co mam do powiedzenia. Zostawmy sobie oceny na sam koniec. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Ten sposób, który ja staram się regularnie stosować i który wiem, że stosują także wielcy wizjonerzy tego świata, czy to anonimowo, czy to poprzez fundacje, które stworzyli w tym celu. Już się może domyśliliście, chodzi o to, żeby wspierać potrzebujących, żeby wspierać akcje charytatywne. Tak, to jest sposób, w jaki możecie spożytkować dowolną kwotę, dowolną zbędną gotówkę, jeśli mogę tak powiedzieć, którą macie. I czy to będzie 5 zł, 10, czy też jakaś liczba trzycyfrowa, zawsze działa to w ten sam sposób. Ja już wielokrotnie przekonałem się na własnym doświadczeniu, że wspomagając takie osoby, kiedy wiem, że te pieniądze, które akurat przydadzą się komuś dużo bardziej, bo ja mogę sobie odpuścić po prostu jakiegoś kebaba czy inny wypad na miasto i nie kupić w tym tygodniu sobie browara na mieście, wrzucę to osobie, która naprawdę straszliwie potrzebuje tej pomocy, bo bez niej chociażby nie przywróci się do zdrowia albo czeka ją śmierć. Dlaczego uważam, że jest to inwestycja? Gdzie tutaj się pojawiają jakieś stopy zwrotu? Otóż ja wierzę i nie jest to ślepa wiara, tylko są na to realne przykłady, że w jakiś sposób zwróci się to wam. Stopa zwrotu jest tutaj rozumiana niekoniecznie jako jakiś procent od kwoty. Możliwe, że ta pomoc wróci do was, którą wy okazaliście, ona do was wróci nie w postaci tej gotówki, którą wy przeznaczyliście, ale w najróżniejszej formie. Może to być nawet spotkanie osoby, która niesamowicie wam później pomoże, która odmieni nawet wasze myślenie na temat tego, gdzie chcecie dalej podążyć, czy też nadarzy wam się jakaś okazja, którą zauważycie i wykorzystacie ją. A może faktycznie po prostu zwróci się to wam w formie jakiejś gotówki dodatkowej, która wam wpadnie za to, że ktoś też zauważy pomoc, którą mu okazaliście i na przykład zaproponuje wam jakąś fajną ofertę zarobku. Możliwości jest nieskończenie wiele, tak na dobrą sprawę. Ale w to co ja wierzę, to jest to, że wspomagając, że wysyłając dobro, ono zaprocentuje dla was i w końcu się zwróci. I chociaż nie traktuję wspierania właśnie akcji charytatywnych jako sposób na to, żeby gdzieś tam to mi się zwróciło, żebym ja na tym skorzystał. Nie, zawsze podchodzę do tego, że wiem, że jest to cel, w który dobrze przeznaczę te pieniądze i wiem, że to komuś pomoże. Zawsze wspieram to z myślą o pomocy, a ostatecznie okazuje się, że pomagam także i samemu sobie. Tak? To jest w tym najpiękniejsze. Pomożesz innemu, to do ciebie wróci. I myślę, że potwierdzą to wszyscy, którzy też działają w ten sposób, że wspomagają. Po prostu pomagają. Akcje charytatywne, zbiórki, cokolwiek. Jeśli mogę zasugerować dla tych, którzy zdecydowali się wesprzeć w jakiś sposób potrzebujących, ale nie wiedzą na jaki cel, na kogo przeznaczyć te pieniądze, to załączam w opisie link do strony siepomaga.pl i tam jest akcja stworzona dla Weroniki Zielińskiej. Jest to dziewczyna, która mieszka w mojej gminie. Praktycznie każdy mieszkaniec gminy, w której mieszkam, słyszał już o niej.
i regularnie prowadzone są dla niej różnego rodzaju zbiórki pieniędzy. Dostała już sporo pomocy, lecz teraz no po prostu przeczytajcie w opisie, jaka jest obecna sytuacja, ale jest to już praktycznie końcówka leczenia, która może się różnie zakończyć. Dla niej jest to teraz najważniejszy moment. W końcu po 7 latach walki z białaczką może się z tego podnieść. Może w końcu zacząć w normalnym trybie żyć i żyć tak jak każdy z nas, poza szpitalem. Wiecie, o co chodzi. Na tą chwilę, jak patrzyłem dzisiaj, zostało 50 tysięcy dla tej dziewczynki do zebrania, aby mogła się wyleczyć. No nawet zakładając, że 10 tysięcy osób obejrzałoby ten filmik, jeśli każdy z tych 10 tysięcy osób wpłaciłby tylko po 5 zł, ta akcja zakończyłaby się sukcesem. I wierzę, że po prostu odmienicie czyjeś życie przez to, że wpłacicie nawet te głupie 5 zł, to jest tak naprawdę, totalnie nie poczujecie ubytku tych pieniędzy. Odmienicie życie tej dziewczynki. Naprawdę zachęcam, żeby spojrzeć, otworzyć nawet chociażby ten link i przeczytać. Nawet jeśli z myślą, że nie chcecie jej wesprzeć, po prostu przeczytajcie sobie historię, która jest tam opisana. I dla mnie było to duże otrzeźwienie. Czytając nawet ten opis, bo zobaczyłem drogę, jaką przeszła ta dziewczynka, i uświadomiłem sobie, że każdy z nas ma jakieś cele i na pewno ty też je masz. Też właśnie głównie cele finansowe mam tutaj na myśli, ponieważ interesujesz się tym, jak pomnożyć swój kapitał, tak? Są pewne cele, do których dążymy, i te cele zazwyczaj totalnie przesłaniają nam to, co dzieje się teraz, przez co nie doceniamy, zupełnie, totalnie nie doceniamy tego, co mamy już teraz. Naszego zdrowia przede wszystkim, naszej rodziny, naszych znajomych, wszystkiego dobrego, co spotyka nas w życiu, nie doceniamy i tylko czekamy, aż ziszczą się nasze cele. To jest chore, to jest zapętlenie, które nie prowadzi do niczego. Także przeczytajcie to sobie i uświadomcie sobie już teraz, że to życie jest piękne już na tą chwilę i tylko w tej chwili będzie piękne. Niezależnie, czy osiągniecie swoje cele, czy nie, chociaż tego oczywiście wam życzę. I wierzę, że te cele osiągniecie też dzięki temu, że będziecie pamiętać, że są na tym świecie ludzie, którzy też potrzebują waszej pomocy i podzielicie się tą pomocą właśnie z nimi. I to jest według mnie ten sposób, w jaki możesz osiągać niebotyczne stopy zwrotu. Możliwe, że to dopiero przyjdzie po kilku latach. Możliwe, że będzie to wkrótce. No, prędzej czy później to się wydarzy. A nawet jeśli uznasz, że przeznaczasz dość sporo na takie akcje charytatywne, na pomoc innym, a nie przychodzi do ciebie z powrotem to dobro, to napisz do mnie, a ja przyjadę i osobiście przybiję ci piątkę i przytulę cię za to, że to robisz. Także pozdrawiam cię i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.